Witajcie moi drodzy, z tej strony Shetty. Jesień w pełni, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, więc idealny czas na czytanie takich typowo klimatycznych, jesiennych książek. I dzisiaj przychodzę do was z takimi moimi polecajkami. I mam to podzielone trochę tak na, wiecie, kryminały, fantastyka, którą bym chętnie przeczytała na jesień i nawet mam w planach reread jednej serii, o której wam za chwilę opowiem. I końcowy miszmasz, ponieważ mam tam dwie książki z klasyki i jedną książkę popularno-naukową i jest ich tak naprawdę całkiem sporo. Jeżeli chodzi o to, jakie wybierałam, to no, na przykład pierwszy tytuł, który wam pokażę, to po prostu będzie mówił sam za siebie, ale generalnie wybieram je na takiej zasadzie, co mi daje taki fajny, przyjemny halloweenowy, w sumie po prostu jesienny vibe i przy każdej książce wam powiem, dlaczego akurat tutaj wpadła. No i zaczynamy od kryminałów i thrillerów i słuchajcie, nie znajdziecie bardziej jesiennego tytułu niż Kasztanowy ludzik. No po prostu, czy może być coś bardziej jesiennego w książkach? Nie sądzę. I słuchajcie, ta książka była przegenialna, mocno rozbudowana, obłędny, taki ponury, taki jesienny, deszczowy klimat. Świetny kryminał, świetnie napisany. Jak widzicie, to jest po prostu istna cegła. Ja zawsze jak myślę o kryminale jesiennym, to po prostu mam w głowie Kasztanowego ludzika, bo tutaj właśnie motyw tego kasztanowego ludzika to jest to, że na miejscach zbrodni zawsze się taki kasztanowy ludzik znajduje. I jakby całe śledztwo polega na tym, żeby zastanowić się, skąd takie modus operandi, co do tego doprowadziło, w ogóle mega. Naprawdę, słuchajcie, jeden z najlepszych kryminałów, najbardziej rozbudowanych, jakie czytałam, więc serdecznie wam polecam Kasztanowego ludzika. No i któż inny jak nie mistrz grozy? I teraz wszyscy myślą o Stephenie Kingu, ja nie. Dla mnie mistrzem grozy jest Graham Masterton. Więc słuchajcie, cokolwiek Grahama Mastertona, po prostu chwytajcie i czytajcie, bo Graham Masterton zarówno pod względem grozy, jak i kryminałów świetnie sprawdzi się na jesień. Ja przykładowo tutaj mam taką nowość od wydawnictwa Albatros, to jest Zjawa i mam nadzieję, że uda mi się przeczytać. Zresztą na pewno będzie mi się chciało i uda mi się przeczytać, bo mam ją po prostu w ramach współpracy do zrecenzowania, ale tak jak mówię, cokolwiek od Grahama Mastertona. Replika teraz wydała Kandydata z piekła w takim pięknym wydaniu, Albatros wydaje, Rebis wydaje Grahama Mastertona, więc tych książek jest naprawdę multum i gwarantuję wam, że wszystko co sięgniecie na jesień od Grahama Mastertona świetnie się po prostu na ten okres sprawdzi. Przyszła mi na myśl też książka Ślepnąc od świateł, głównie ze względu na właśnie taki ponury klimat. Tam niby jesteśmy bliżej zimy i świąt Bożego Narodzenia, jak dobrze kojarzę pod względem fabularnym, ale jednak cała atmosfera taka ponura, jesienna, deszczowa, idealnie pasuje mi do czytania po prostu w jesień. I mi się ta książka naprawdę podobała i serial też mi się podobał. Nie wiem jak z kontynuacją, mam, ale jeszcze nie czytałam, więc dajcie znać na przykład, czy się coś zmienia. Ale generalnie ta książka naprawdę dla mnie była super. No i jedna z moich ulubionych książek, jeżeli chodzi o thrillery, to jest Ghostman. Też atmosfera robi robotę, ale w ogóle sam motyw Ghostmana. Ja nie jestem w stanie, słuchajcie, opisać słowami, jakie to było dobre. Naprawdę przegenialna książka, przegenialna w ogóle kreacja tytułowego Ghostmana. Świetna historia trzymająca w napięciu, naprawdę bardzo chętnie bym też do tej książki kiedyś wróciła. Jest też drugi tom jakby co, ale generalnie Ghostman to jest po prostu mistrzostwo świata. Jeden z moich też ulubionych, słuchajcie, autorów, Bernard Minier. Tutaj mogłabym polecić właściwie każdą jego książkę, bo wszystkie są świetne, ale na myśl przyszła mi akurat Lucja, bo tutaj też już pierwsza scena to jest po prostu taki ponury, deszczowy, mroczny, duszący klimat. I Lucja jest mocna, naprawdę już, słuchajcie, pierwsza scena jest mocna, przygnębiająca nawet bym powiedziała, smutna. Ale atmosfera przegenialna, przegenialna fabuła, świetna konstrukcja, świetny styl autora. Jeżeli jeszcze nie znacie Bernarda Miniera, to generalnie polecam od niego tak naprawdę wszystko. Na jesień myślę, mogłaby się też fajnie sprawdzić Paskudna historia od niego. Ale Lucja też, to jest w ogóle pierwszy tom jakby nowej serii i nie mogę się już doczekać tak naprawdę, słuchajcie, kolejnego. I w ogóle, moim zdaniem na jesień kryminały wchodzą jakoś najlepiej, więc czytajcie po prostu kryminały. Synu, zejdź z tej półki. Chodź tu. Chodź mój duszku mały, kryminalny. Nie, mamo. Okej. I słuchajcie, przechodzimy teraz do moich polecajek fantastycznych i zaczynamy od serii, którą na pewno będę chciała sobie przeczytać. Co jest, syneczku? Chcesz się pokazać na filmie? Tak? No, i mama nie musiała brać kotka na ręce, kotek sam się pokazał. Super. Reread mój na ten rok, przynajmniej mam go w planach, to jest najlepsza seria o
czarownicach, jaka kiedykolwiek powstała, a mianowicie są to Dzieje czarownic z rodu Mayfair od Anny Rice. Niestety, ciężko z dostępnością, wiem o tym i niestety wiem też o tym, że wydawnictwo Rebis nie planuje do druku, nad czym ubolewam, bo generalnie mimo, że mam i ciężko było zdobyć jakiś czas temu tę serię, to gdyby był do druku, na przykład w jakichś nowych wydaniach, brałabym w ciemno. Naprawdę cykl jest przegenialny, stara, dobra Anny Rice, motyw czarownic, cudo, po prostu cudo. I uwielbiam, już nie mogę doczekać, kiedy zrobię reread, ale póki co kończę jeszcze reread Szklanego Tronu, a potem się wezmę za to. Dom sióstr marnotrawnych. Fajna historia, fajna fantastyka, nieoczywista, mimo że młodzieżówka, to raczej mocniejsza. I byłam naprawdę zaskoczona pozytywnie tym, jak dobrze tę książkę odebrałam. Ja nie miałam wobec niej żadnego konkretnego nastawienia, okładka mnie nie rusza specjalnie ani nic. A tak dobrze mi się ją czytało, tak fajna atmosfera właśnie tutaj była i takie nieoczywiste rozwiązania. Myślę, że spokojnie można nazwać tę książkę oryginalną. No i nie mogłoby tutaj też zabraknąć książki Szamanka od Umarlaku, jakby mówi to samo przez się. I teraz jest właśnie wznowienie tej serii, ja ją czytałam lata temu, ale bardzo dobrze wspominam i kupiłam sobie właśnie to wznowienie, bo słuchajcie, dziwna rzecz. Byłam przekonana, że mam stare wydanie na półce, a ono gdzieś przepadło. Nie mam pojęcia gdzie, ale to nowe wydanie wygląda przepięknie, barwione brzegi, piękna okładka, więc z chęcią sobie tutaj powrócę. To jest Urban Fantastyka polskiej autorki Martyny Raduchowskiej. Mega polecam, naprawdę świetnie się to czyta. No i mam też kolejne w sumie wznowienie. Ostatnio tak dużo wznowień się pojawia, nie wiem czy zauważyliście. Żelazny Król, Żelazna Córka. W sumie nie mam pojęcia, przepraszam Was bardzo, ale jestem tuż po zapaleniu krtani. Dlaczego ta książka przyszła mi do głowy, ale jakoś tak stwierdziłam, że zagłębienie się w świecie ferii będzie super opcją na jesień. Mimo, że to jest młodzieżówka, to ja bardzo dobrze ten cykl wspominam i też chętnie sobie do niego powrócę. No i książka, która ma typowo jesienny, właściwie taki jesienno-świąteczny vibe, bo są tutaj opowieści trochę i z jednego i z drugiego okresu, jest Dynia i Jemioła. To są opowiadania Anety Jadowskiej. Jedna z moich ulubionych polskich autorek. Wiecie, że nie przepadam za opowiadaniami, ale akurat w przypadku moich ulubionych autorów nie przeszkadza mi to. Chętnie sięgam po krótsze formy. I to jest takie, wiecie, cozy. To są takie przyjemne opowieści, że to się po prostu tak przyjemnie czyta, tak się przyjemnie przez to płynie. Więc jeżeli chcecie sobie zrobić ciepłą herbatkę, okryć się ciepłym kocykiem, to ta książka idealnie się po prostu sprawdzi, żebyście się poczuli tacy zaopiekowani, tacy otuleni po prostu takim przyjemnym, jesiennym klimatem. Więc mega Wam polecam. No i też coś o czarownicach, o wiedźmach. Może nietypowo na jesień, ale stwierdziłam, że Wam pokażę. To jest jedna z moich ulubionych serii, do której mam ogromny sentyment. To są Kroniki Belorskie. No i Zawód Wiedźma to jest pierwszy tom. Mega uwielbiam. Naprawdę, jak lubicie fantastykę taką lekką, przyjemną, to idealnie się tutaj sprawdzi. To nie jest typowe urban fantasy. To jest taka fantastyka, wiecie, w tych klimatach takich rosyjskich, ukraińskich. Ona ma też taki swój specyficzny vibe, ale myślę, że też się świetnie sprawdzi i kurde, też bym kiedyś chętnie wróciła do tej serii. Ja w ogóle mam jakiś taki motyw, że bardzo chętnie bym wracała teraz, wiecie, do starych serii, które kiedyś czytałam, bo one po prostu były dobre. A teraz większość tych książek jest pisana tak naprawdę na jedno kopyto i nic człowieka tak specjalnie nie chwyta za serce po prostu i nie urzeka tak, jakby się chciało. Niestety. No i słuchajcie, coś o zombiakach. Nie wiem, na ile zombiaki możemy kojarzyć z jesienią i Halloween, ale w sumie mi pasują. To jest najlepsza seria o zombie, jaką czytałam. To jest Przegląd Końca Świata. Nie wiem jak z dostępnością, bo to jest dosyć stara seria, słuchajcie, ale jest przegenialna. Ja sama byłam w szoku, że ona mi się tak bardzo spodobała, bo mówię, ta książka ma w sobie wszystko, czego nie znoszę. Czyli jest jakiś motyw polityki, jakiejś grupy blogerów, końca świata to akurat lubię, ale polityka i zombiaki. Mówię, no nie lubię motywu zombie, nie lubię motywu polityki, więc się będę strasznie męczyć i w ogóle po cholerę ja to czytam. A mnie te książki tak urzekły, że ja je po prostu kocham i też bym chętnie do nich wróciła, bo po prostu one robią takiego mindfucka z mózgu. Naprawdę, słuchajcie, to jest istny fenomen po prostu, jakie ja miałam zawirowania we łbie, jak to czytałam. Po prostu przegenialna seria, więc serdecznie Wam polecam, jak nie znacie, mimo że mówię, jest stara. Nawet nie pamiętam, słuchajcie, z którego roku. Zaraz sprawdzę. 2012, o Jezu, 13 lat, nie, 12 lat, no konkret, ale naprawdę jest świetna. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do dwóch książek z, właściwie mogę powiedzieć spokojnie chyba z, Boże, brakuje mi słowa,
nie dość, że zapalenie krtani, to jeszcze gubię słowa, z klasyki. No i pierwsza z nich to oczywiście portret Doriana Graya. Mroczna, ponura, też niesamowicie klimatyczna i też jest jakby w moich planach reread na ten rok i mam nadzieję, że zdążę z tymi rereadami, bo póki co kiepsko mi idzie. Też mam w tym takim nowym, pięknym wydaniu z barwionymi brzegami i mega Wam polecam tą historię. Też jedna z moich takich ulubionych książek, jeżeli chodzi o klasykę. Natomiast moją najulubieńszą książką, jeżeli chodzi o klasykę, są oczywiście Wichrowe Wzgórza. Ja Wam akurat pokazuję moje takie wydanie specjalne po angielsku, które kupiłam lata temu, gdzieś w jakiejś księgarni w Warszawie. Zresztą ilość znaczników mówi sama za siebie, jeżeli chodzi o tę historię. No ale ten klimat, te po prostu perfidne, ponure, wichrowe wzgórza, no to od razu przychodzi człowiekowi na myśl, jak myśli o książkach idealnych na jesień. Tutaj rereadu może nie będę robić, bo robiłam już niejednokrotnie reread tej książki, ale zawsze jak szukam czegoś, co mnie rozwali emocjonalnie, przy czym będę wyzywać i płakać jednocześnie, to sięgam właśnie po wichrowe wzgórza. Natomiast jak potrzebujecie przeczytać coś popularno-naukowego, a czemu tu została zakładka? No, mniejsza z tym. To serdecznie polecam Wam książkę Przepis na potwora. Jak z odkryć naukowych narodził się Frankenstein. Świetna pozycja. Naprawdę prześwietna. Jakby początkowo mamy tam kilka rozdziałów poświęconych samej autorce Frankensteina, czyli Mary Shelley. I jakby te rozdziały w ogóle zachęciły mnie do tego, żeby bliżej się zapoznać z jej osobą, z biografią. Nawet sobie kupiłam właśnie jej biografię, bo naprawdę bardzo intrygująca kobieta i otoczenie, w którym się, że tak powiem, bujała. Natomiast potem już macie jakby różne dziedziny nauki, które jakby ujęte w taki sposób, co mogłoby doprowadzić do tego, żeby, wiecie, zbudować potwora. Jak to wygląda pod względem biologicznym, jak to wygląda pod względem elektryczności, pod względem chemii, czy faktycznie takiego Frankensteina dałoby się, właściwie potwora Frankensteina, bo Frankenstein był doktorem, czy dałoby się go po prostu powołać do życia. Idealna pozycja na jesień i na Halloween, jeżeli szukacie jakiejś fajnej pozycji popularno-naukowej. Dajcie znać w komentarzach, co chcecie czytać na jesień, może macie jakiś TBR, albo polećcie mi jakąś książkę, której nie pokazałam, której być może nie znam, która się idealnie też sprawdzi na jesień, bo ja lubię takie jesienne klimaty i uwielbiam się tak zagłębiać w lekturę pod kocykiem z kubkiem ciepłej herbaty, więc koniecznie dajcie znać jakieś fajne polecajki, bo nie to, że nie mam co czytać, ale polecajek nigdy dosyć. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.